Kochani, kolejny wschód słońca. Taki, powiem wam, ciężki. Ciężki. Zima. Mroźno. Idziemy sobie z pieskiem na spacerek. I tak stwierdziłam, że sobie troszeczkę do was pogadam. Oczywiście przepraszam, jeśli tam coś nie będzie ostrości i bardzo będzie trzęść, ale niestety nowy telefon, jeszcze się go uczę i powiem wam, że nie jest łatwo przejść z jednego modelu na inny zupełnie. Człowiek nie potrafi się jakoś przyzwyczaić, jakoś to wszystko wydaje się mniej intuicyjnie niż było w poprzednim. Ale podejrzewam, że to tylko kwestia przygotowania i kwestia przyzwyczajenia. Może jak poznam wszystkie tajniki tego sprzętu, to będzie dobrze. Póki co jest jak jest. Nie powiem, zdjęcia robi fajne. Jeśli chodzi o filmy, to nagrywam w sumie drugi filmik chyba tą kamerką i... No tak sobie, tak sobie. Wyszłam teraz z pieskiem, bo później chciałabym parę rzeczy zrobić. Chciałabym wreszcie zebrać moje kurkumę. Chciałabym zebrać imbir. Zobaczyć w ogóle, co urosło, bo powiem wam, że wygląda całkiem przyzwoicie. Ale kurkuma mi nie zakwitła, więc nie wiem, co będzie pod spodem. Ale listki obeschły, więc jest szansa, że tam coś jednak leży. Tej doniczce. Przy okazji przesadzę może parę kwiatków i pogadamy ogólnie o planach na następny sezon, bo powiem wam, nie wiem jak będzie. Końcówka tamtego roku i początek tego nie zapowiada nic dobrego, a wręcz przeciwnie. Ciągłe komplikacje. Z jednej strony staram się sobie mówić, że te komplikacje to po prostu nowe szanse. Nowe szanse na to, by się odważyć i pójść do przodu. Ale z drugiej strony powiem wam, że no strach jest paraliżujący. Szczególnie, gdy się nie ma zaplecza finansowego i gdy i w rodzinie, i wkoło wszystko się, można powiedzieć, zaczyna walić. No ale cóż, trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś iść do przodu. Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży i będzie dobrze. Widzicie? Tutaj wywożą takie, jakby to powiedzieć, z suszarni, jak sprzątają suszarnie, te wszystkie takie łuski, nasiona i elementy, które tam gdzieś wyleciały spod tej suszarni, to wszystko wywożą tutaj. I jak widać, dziki i inne zwierzęta mają tu niezłe używanie. No i przyszłam tutaj sobie z psiakiem, niech se powęszy. Zawsze to coś ciekawego i innego. No ale tak jak widać, nawet ją puściłam trochę luzem. Jesteśmy na polu, więc mam nadzieję, że nie złapię zaraz tropu jakiejś zwierzyny i nie pójdzie mi gdzieś w las. Bo jak wiecie, psów w lesie ze smyczy nie spuszczamy. No ale wiecie, jesteśmy na polu. Niech sobie pochodzi. Zaraz przyjdziemy sobie przez park, drugą stroną, że tak powiem, wsi. I idziemy do domku już. Mam nadzieję, że perła się trochę wybiegała i pospacerowała, powęszyła, więc będzie miała trochę spokojniejszy dzień niż miała ostatnio, bo ostatnio to wam powiem, że jeden dzień to był taki, wszyscy źle się czuli, nie było komu wyjść z psem na dłużej. No i była bardzo, bardzo niezadowolona. Podgryzała kogo się dało, skakała na wszystkich. No i ogólnie pies był taki, wiecie, jakby to powiedzieć, rozwalony. Wszyscy mówili, że jest niegrzeczny, a to nie wina psa przecież, że nie pobiegał, chce się bawić.
W końcu to jeszcze szczeniak. Jakby nie patrzeć, coś zwęszyła. Zobaczcie, aż się zaczyna jeżyć. Nie wie, co to jest. O, o, wystawia zwierzynkę. To chyba mają te pieski troszkę, jak to się mówi, w genach. Bo jak już kiedyś wspominałam, to jest jakaś krzyżówka bigla z czymś. Cholera wie z czym. Ale powiem wam, fajny piesek. Miejmy nadzieję, że... O, znalazła. Znalazła, było tu zwierzątko. Chodź, perła, idziemy. O, było dużo zwierzątek. Chodź, idziemy. Były, są kopytka. Raciczki, jak się patrzy. Były tu sarny. Albo łanie. Z jeleniami. Trudno powiedzieć. W każdym razie w lasku tutaj też jest poryte. Także jakieś zwierzątka na pewno tu były. No nic, kochani. Ręce mi już zamarzły. Nie założyłam rękawiczek. Więc na tę chwilę kończę i wracam za moment. No i kochani, jestem z powrotem. Tak wygląda doniczka z kurkumą. Kurkuma już dawno obeschła. Już dawno poobsychały te listki. Ja ją oczywiście podlewałam i gdybym ją pewnie nie przesuszyła w którymś momencie, to jeszcze byłaby zielona. Ale to nic nie przeszkadza. Teraz wyjmę z donicy te kłącza. Zobaczę, co tam jest. A później wsadzę z powrotem, oczywiście wymieniając część ziemi na nową. Ewentualnie dosypując, zobaczymy, ile tej ziemi ubyło w tak poprawdzie. A tu obok, teraz wam pokażę, doczekałam się kwitnienia kalanchoe. Tak, to jest kalanchoe w takim żółtym kolorze. Za dzieciaka pamiętałam, że był głównie kolor różowy i czerwony. Pamiętam, mieliśmy taki piękny bordo. Natomiast ten jest taki i nie wiem, dalej robię coś nie tak. Kamera trochę mi nie oddaje właściwie tego koloru, bo na filmie wygląda jak lekko pomarańczowy, a to jest po prostu żółte. Coś robię nie tak z tym kalanchoe, mimo że stoi na południowej wystawie, mimo że nawóz do roślin kwitnących, do sukulentów, ale i tak gałązki są wyciągnięte i bardzo słabo kwitną. Być może mają za wysoką temperaturę, nie jestem pewna, także sukcesem wielkim jest, że w ogóle jedna łodyżka zakwitła. Za to korzeni na tych łodygach od groma, także mogę praktycznie co przęsło odciąć, wsadzić w ziemię i będzie nowa roślina. No, może kiedyś popróbuję, poczytam i spróbuję coś zrobić, żeby lepiej kwitły. Ale wracając do tematu, biorę się za doniczkę z tąże kurkumą, tylko muszę najpierw założyć rękawiczki i przygotować sobie miejsce. Od razu ostrzegam, że akurat nagrywam z nowego aparatu i jeszcze całkowicie nie znam, jak to poustawiać, żeby te nagrania były takie odpowiednie. No ale wiecie, uczę, cały czas się uczę, więc zobaczymy, jak to będzie. Zabieram się do dzieła. Na początek usunę te wszystkie liście. Te wszystkie suche liście, których tutaj nie usuwałam dłuższy czas. Niedawno było trochę podlane, ale wiecie, tak nie mocno, tylko trochę. No i bierzemy się za wydobywanie tychże roślin. Tu mamy kawałek
płonka kurkumy. Taki, powiem wam, nie za wielki, no ale jest. Gdyby go wsadził w ziemię, to urośnie, wypuści nowe pędy. Bardzo głęboko, powiem wam, korzeni się kurkuma. I nawet jak ją płytko wsadzę, to po roku czasu ona gdzieś tymi korzeniami wchodzi głębiej. O, tak wygląda. Tak wygląda kurkuma po roku czasu. I takie ma liście. Zobaczcie, piękne. A, i właśnie, zobaczcie, za o czym bym zapomniała. Tu jest główna bulwa, z której wyrastają liście. Oczywiście to jest bulwa spichrzowa, natomiast młode roślinki, które zbiera się, młode takie, jakby to powiedzieć, bulwy, które się zbiera na tą przyprawę kurkumę, to są tu na końcu. Akurat ta jest taka, zobaczcie, maleńka. I to po zebraniu, obsuszeniu, wsadzeniu z powrotem daje nam kolejną roślinę. Zastanawia mnie ta największa, najgrubsza łodyga, ale naprawdę ciężko się tam do niej dobrać i dokopać. Chyba będę musiała po prostu przerzucić ziemię do tej miski, która robi za podstawkę, i wtedy uda nam się wyjąć. Całości wysypaliśmy. I teraz uda się wydobyć to wszystko. O, tu są te mniejsze, młodsze kurkumiki. Widzicie, tutaj z tego dużego liścia całkiem spora bulwa ze sporą ilością korzeni. Zobaczcie, i tutaj kolejna bulwa. I z reguły takie bulwy właśnie możemy kupić. Takie właśnie, tylko że odrobinę większe. I tutaj, zobaczcie, też są takie małe bulwy, które właśnie są przeważnie w sprzedaży. Takie niezbyt duże. O, takie coś. Zwykle kupujemy. Bardzo mnie zastanawia ta roślinka. I tutaj już, zobaczcie, jest sporych rozmiarów. Praktycznie w takich rozmiarów, jakie są w sprzedaży. Czyli takie, można powiedzieć, paluszki. Nie wiem, czy to dobrze widać. Mam wrażenie, że bardzo ciemno widać na tym ekranie. Także taki paluszek. Grubości, dosłownie grubości palca. Obetnę tego liścia. Tą całą roślinę wsadzę jeszcze raz i niech sobie rośnie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku albo za 2 lata będę miała już spory zbiór. A czego bym najbardziej chciała? To chciałabym, żeby ta moja kurkuma, która tu już tak brzydko schnie, żeby w pewnym momencie pięknie zakwitła, bo kwiaty kurkumy są naprawdę ładne. Przeszukam jeszcze tą donicę w poszukiwaniu jakichś pojedynczych. O. Jakichś pojedynczych. O. Kurkuma w środku. Tu odłamałam jeden taki właśnie paluszek, który zwykle zbieramy. Jest taka właśnie pomarańczowa. I taką właśnie roślinkę można wykorzystać i zjeść.
Na pewno z jedną, ze dwie sobie zostawię, natomiast resztę posadzę. Niech sobie rosną. Bym kiedyś miała naprawdę ładną, ładną hodowlę tychże roślinek moich. Dosypię troszkę ziemi. Niestety nie mam ziemi z ogrodu ani kompostu, więc tym razem wykorzystam po prostu ziemię kupną. Miałam tu jeszcze ziemię do kwiatów. Ona ma trochę nawozu, więc na pewno nie będzie zła. No i też nie daję samej tej ziemi, bo wtedy mogłoby dojść do tego, że te rośliny by zbyt szybko zaczęły też rosnąć. A nie o to nam chodzi, żeby one bardzo szybko rosły, tylko raczej chodzi o to, żeby zdrowo rosły. Gdy przyjdzie wiosna, ja te doniczki zasilam wtedy humusem, zasilam gnojową z pokrzywy troszeczkę, nie za dużo, tak troszeczkę na parstek, na litr wody, żeby też w mieszkaniu nie było czuć. Problem, jeśli chodzi o kurkumę, jeszcze nie udało mi się jej hodować na zewnątrz. O ile impir próbowałam i kiepsko rósł, to kurkuma nie rosła wcale. Miałam wrażenie, że dobrze nie wyszła, a już zdechła, za przeproszeniem. Więc wiecie, nie ma co szaleć. Są rośliny nie z naszego klimatu, nie z naszego kraju, więc trzeba je trzymać w ciepełku. One lubią ciepełko, więc trzymamy je w ciepełku. Tutaj też dzisiaj tam na z tyłu w planie widać takie suchotniki, kaktusy. Tam jest opuncja. No i jest, nie pamiętam jak się nazywa ten kwiat. W każdym razie powiem Wam, że on jest całkiem fajny. Dlaczego lubię takie kwiaty? Bo tych kwiatów nie trzeba przy nich chodzić. To są kwiaty, które są, można powiedzieć, niezniszczalne. Raz na jakiś czas podlejesz, obetniesz jakiś liść suchy. No te ostatnie powiem Wam, że prawie ich zasuszyłam, bo po prostu niepodlewany był ten parapet przez dość długi czas. Dlaczego? Ano dlatego, że miałam sporo innych rzeczy na głowie i po prostu zapomniałam o podlewaniu kwiatów. Zawsze podlewam octaną wodą, więc jak to się mówi, jest taki mały plusik tej octanej wody, że ona jest trochę bardziej miękka. Najlepiej by było, wiadomo, podlewać wodą gdzieś tam deszczową. No o ile mogłabym to robić, bo jednak wody deszczowej mam zawsze pod dostatkiem. O tyle nie mamy zimy, więc raczej wody deszczowej musiałabym ją rozpuścić, bo jest zamarznięta. Wszystkie beczki mam zamarznięte. Jedyny plus to jest taki, że te beczki były nienakryte, więc nie popękały, cała woda w formie takiego korka wyszło do wierzchu, cały ten lód. Dobra, i bierzemy się do przekładania ziemi do donicy. Nie chcę zbyt głęboko zakopywać tych kurkum, więc wsypię tak mniej więcej, trochę więcej jak pół doniczki ziemi. I teraz dopiero zacznę układać te korzenie. Teraz się bierzemy za imbir. Tu są dwie młode gałązki, czyli tu jest roślina i imbir rośnie w tamtą stronę. I to widać. No i fajnie. Natomiast tu jest starsze kłącze, które było włożone w zeszłym roku. I spróbuję go jakoś wydobyć. O, mamy. Tak wygląda imbir.
Tu są kolejne korzonki, czyli ta roślinka by rosła dalej, więc myślę, że tu kawałek odetnę i posadzę, niech rośnie. Natomiast resztę tego wykorzystam po prostu w kuchni. Tylko pytanie, jak to zrobić? Tutaj są uśpione pąki, na tych takie czubeczki widać, nie wiem jak to dobrze widać. Tu są takie małe czubeczki, te czubeczki właśnie są pąkami uśpionymi. I te pąki uśpione dadzą początek nowej roślinie. Odcięłam taki kawałek z taką dość sporą piętką. Poczekam, aż lekko to przyschnie i dopiero to posadzę. Pięknie pachnie. Szkoda, że kamera nie oddaje zapachu. Powyjmuję te moje roślinki, które tutaj wsadziłam, żeby dały nam jakiś taki, wiecie, wygląd doniczce, gdy sadzimy na przykład najpierw całkowicie rośliny, czyli imbir na przykład, czy kurkumę bez liści, żeby to jakoś ładnie wyglądało, to posadziłam sobie taką odmianę aloesa, bo to też jest odmiana aloesa. Ale wiecie co? Zobaczcie, tutaj mamy od zeszłego roku taka bulwa. Tu jest młoda bulwa, która zaczyna właśnie rosnąć. Dlatego tej bulwy zbierać nie będę. Ja ją zaraz wsadzę z powrotem. Tu młode korzonki. Niech ona sobie dalej rośnie. Nawet staram się nie uszkodzić zbytnio tych korzeni. Natomiast tutaj też jest, zobaczcie, młode roślinki. Tutaj widać już, że będzie pięknie rosło. Normalnie bym tego nie wyjęła, tylko na potrzeby tego filmu pokazuję, jak to wygląda. Dobra. Zaraz umieścimy to z powrotem i niech rośnie dalej. O, łamał się. Trudno. I sadzimy dalej z powrotem. Imbir potrzebowałby znacznie większej doniczki niż kurkuma. Niestety mam na razie taką, więc będzie taka. Także kochani, akcja z imbirem zakończona. Jeszcze przejdę do jednej doniczki, a mianowicie z palmą. To jest palma daktylowa. Kochani, czy widzicie, które to jest palma daktylowa? Jeśli nie, to już Wam mówię, to jest to. To jest palma daktylowa i jak weszłam w posiadanie takiej palmy? A mianowicie kupiłam sobie daktyle. No i któregoś pięknego razu przy jedzeniu słodkich jak miód daktyli trafiłam na nasiono. Dosłownie na nasiono w daktylu, w owocu. Mało zęba nie straciłam przez tego daktyla. Ale skoro już było tam nasiono, to postanowiłam je zasadzić. Powiem Wam, że zrobiłam to lekko na pałę, bo nie myślałam, że wyjdzie. Chociażby dlatego, że te owoce były suszone, więc sobie tak pomyślałam, że jeżeli były bardzo, w bardzo wysokiej temperaturze suszone, to mogą się nie nadawać do siewu. Natomiast po jakimś czasie już zdążyłam naprawdę zapomnieć, że sadziłam tą roślinę. Po jakimś czasie okazało się, że po prostu
wyrosła mi jakaś roślina. No i tak na pierwszy rzut oka nie byłam pewna, co to jest, bo wyszły tylko takie cieniutkie końcóweczki zbite razem. No, ale dopiero jak już te listki się troszkę zaczęły rozchylać, to stwierdziłam, że to nic innego nie może być jak jakiś rodzaj palmy. A żadnej innej palmy nie sadziłam. A kiedyś miałam palmy daktylowe, tylko że niechcący je zmarnowałam. Były jako kwiaty po prostu sadzone, traktowane w domu. No i w pewnym momencie mi się zniszczyły. Co ja tu zrobię? Jedynie co tu zrobię, to dosypię tu trochę ziemi. No i myślę, że chyba te kalanchoe przytnę. Zobaczymy. A może nie? A może zostawię jeszcze na razie? Chyba je jeszcze trochę zostawię, bo mam tu mało światła. Tu mało. No, powinno być dużo, południowe okna, ale niestety mamy zimę. Mamy zimę jaką mamy i powiem wam, że tutaj słońca jest niewiele. Za to pięknie zaczyna padać śnieg. Po raz kolejny. Więc wyjście do ogrodu nawet nie ma co marzyć. Miałabym lekką ochotę wyjąć tą palmę i zobaczyć, jaki ona ma system korzeniowy, ale nie daj Boże, zniszczyłabym tą roślinę, więc nie ruszam jej. Dosypię tu trochę ziemi, bo mam tu jeszcze oprócz kalanchoe, takiego wypłoszonego, jak widać, cienkiego i beznadziejnego, mam jeszcze jedną roślinkę, mianowicie coś takiego. To jest taka roślinka okrywowa, ale u mnie, jak widać, bardzo słabo rośnie, pewnie dlatego, że jej nie podlewam, a ona lubi dość sporo wody. Więc dosypię tu ziemi i zobaczymy, co dalej. I elegancko. Czekamy, aż trochę podrośnie. Tu już ze środka, nie wiem, czy to widać. Chyba nie widać. Tu ze środka. Kiepsko to widać, ale tu ze środka wyrasta kolejny listek. Myślę, że jak będzie miało tak z 5-6 liści, to wtedy wyjmę to, przesadzę. Mam nadzieję, że to będzie gdzieś połowa czerwca maksymalnie, więc wtedy przesadzę ją ładnie na środek doniczki i dam jej jedną pojedynczą doniczkę. Wtedy będzie jej może lepiej. Tu mam jeszcze jedną donicę. Donica w donicy, jak widać. Co tu nie ma? Tu jest taki kaktusik i mój aloesik. Takiej małej doniczeczce, więc niewiele tutaj się zmieściło. No i też brakuje ziemi, więc ziemi trzeba dosypać. Natomiast tutaj właśnie te kalanchoe. Czego one takie tu słabizny są? Może za dobra ziemia jest, a może za słaba ziemia jest. Trudno powiedzieć, o co tu chodzi. Dosypię tu trochę ziemi, zobaczymy. Nie wiem, jaki był powód, ale u mojej mamy właśnie bardzo ładnie rosły i kwitły kalanchoe i w ogóle wszelkie sukulenty. Kaktusy, które zwykle u ludzi nie kwitną, u mojej mamy zawsze kwitły, więc nie wiem. Coś robiła, co im pasowało.
i były zawsze piękne. Mam, kochani, jeszcze takiego dużego kwiata w sporej donicy. Kto zna ten znak, kto nie zna, to już mówię. To jest kliwia. Kliwia pomarańczowa. Doniczka ma 30 chyba centymetrów, czy 32, nie jestem pewna. W każdym bądź razie przyjdzie pora, że będzie obsypana kwiatami, bo każda taka pojedyncza roślinka będzie zakończona kwiatem, jednym albo dwoma, zależy. No i tu jest takie zagęszczenie roślin, zobaczcie, że muszę to już, będę musiała to już koniecznie przesadzić, rozsadzić przynajmniej na dwie donice, a nie wiem, czy nie na trzy. A tak po prawdzie, to jakbym każdą z tych roślin wsadziła osobno, to one bardzo szybko się zagęszczają, bardzo szybko rosną i bardzo szybko kwitną. Więc nawet rozsadzenie na kilka albo kilkanaście donic, to jest mała różnica, i tak będzie rosło. I w ciągu roku potrafi się zrobić taki krzak. Daj tylko odpowiedniej doniczki, a będzie pewność, że na pewno urośnie duże. Także, kochani, bliżej wiosny na pewno będę to rozsadzać, więc jak ktoś może ma ochotę wejść w posiadanie takiej roślinki, no to zapraszam do kontaktu. Na pewno będą sadzonki na zbyciu. A teraz póki co biorę się za ogarnianie parapetów i za moment wracam do Was z efektem końcowym. W międzyczasie pies mi ukradł jeden krzaczek aloesa, tego drobnego. Jeszcze tylko ogarnę doniczkę z tymi kaktusami. Ogarnę. No, trzeba te suchotniki tam poobcinać, podlać. No i zapewne dorzucić odrobinę ziemi. Tutaj jest jeszcze taki kaktusik. Taki inny kaktusik, zobaczcie. Boję się tego dotknąć, bo opuncja lubi się wbijać. Zresztą ten kaktus też jest bardzo kolczasty, a on rośnie odtąd, pod spodem, dotąd. Też ma sporo szczepek. Powiem Wam, że ja bardzo lubię kaktusy. Kaktusy są fajne, nie trzeba przy nich za dużo chodzić. Coś tam się zrobi, ale niewiele, i są naprawdę superanckie. Dobra, kochani, wracam po ogarnięciu tego parapeta. No i tak, kochani, ogarnięte z grubsza doniczki i parapet, wróciło wszystko na miejsce i czeka do wiosny. Także tym widokiem zza okna się żegnam i życzę wszystkim spokojnego tygodnia. Do zobaczenia w następnym filmie i pa, pa!